mnie interesowała sama specyfikacja tego kierunku. Kierunek jeszcze nie mam jakby obranego, więc właśnie takie spotkania są dla mnie na plus. Po prostu interesowało mnie takie fizyczne jakiś zawód połączony też z jakąś presją, ponieważ też sobie jakoś radzę z tym. Jest to forma służby wojskowej, Szkoła Legii Akademickiej. Wcześniej przez 5 lat były tak zwany program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka i jest to o tyle dobre, że studenci już w czasie studiów mogą zdobywać dodatkowe umiejętności, unikatowe na rynku cywilnym ciężko takie umiejętności, a w wojsku dostaną to z pierwszej ręki i już w czasie studiów mogą zostać żołnierzami, nie tracąc studiów, nie rezygnując ze studiów, mogą zostać też podoficerami rezerwy i nawet od 2 lat oficerami, także jest to szansa niesamowita, warto skorzystać, rozważyć, zapoznać się. Większość z nas, chyba każdy gdzieś tam, jak to się mówi, bawił się w żołnierza, czy to też było w takim przypadku, bo to zawsze jednak mundur wywołuje jednak te skojarzenia takie bardzo pozytywne. No tak, wiadomo, tutaj byłem właśnie z tego grona raczej, co takie zabawy preferowali. Jakieś tam zabawy, wiadomo, od małego były tutaj. No też myślę, że to jest jakby powód, dlaczego się tutaj znalazłem. Najpierw każdy ze studentów przystąpi do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która trwa 27 dni. Będzie w przyszłym roku 8 turnusów tej służby, natomiast specjalnie dla studentów są wyznaczone 2 turnusy, lipcowy i sierpniowy, 27-dniowy. Student składa przysięgę wojskową, a następnie w kolejnym roku może na uczelni przystąpić na 15-godzinny kurs podoficerski w czasie trwania studiów, a w czasie letniej przerwy semestralnej, w czasie wakacji na 21-dniowe szkolenie podoficerskie. Szkoli się przez 21 dni w kolejnym roku i zdaje egzamin podoficerski. Znowu jeszcze w kolejnym może przystąpić, z tym, że to już tylko na uczelniach wojskowych, na kurs oficerski. On trwa 62 dni i może zostać oficerem Wojska Polskiego. Oczywiście musi mieć też odpowiednie wykształcenie. W rezerwie to wykształcenie może być licencjackie, natomiast żeby być żołnierzem zawodowym, oficerem zawodowym, trzeba mieć wykształcenie przynajmniej magisterskie. Myślałem właśnie o tej służbie, ponieważ zawsze interesował mnie ten temat. No i jestem tutaj na takim kierunku. Uczelnia tutaj nas zaprosiła na takie spotkanie. Fajnie będzie można się dowiedzieć po prostu o danym kierunku, czy tutaj właśnie w tą stronę pójść, czy w inną. Często są takie spotkania organizowane. No i my po prostu dzięki temu mamy dostarczone informacje, takie praktyczne i będziemy mogli sobie po prostu wybrać jakby kierunek. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, a zwłaszcza szkolenie podstawowe, to 27-dniowe, jak sama nazwa wskazuje, będzie dotyczyło podstaw żołnierskiego abecadła, elementarz, czyli regulaminy, umiejętność żołnierskiego zachowania, zasady tego zachowania, musztra, ale też typowo żołnierskie umiejętności, takie jak taktyka, strzelectwo, przyjmowanie postaw strzeleckich, składanie, rozkładanie broni, przeładowywanie, obsługa, a także podstawowe umiejętności z pierwszej pomocy i wiele innych żołnierskich umiejętności przydatnych na polu walki.